Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku, a dzisiaj odpakujemy sobie paczuszkę od Exo Factory. Znajdują się tam modliszki i powiem wam, że właściwie tej paczki, można powiedzieć, nie zamawiałam. Miała zostać anulowana, ale została wysłana. Nie wiem, czy wszystko żyje, zaraz sprawdzimy, przekonamy się. To co, bierzemy się do roboty. Zaraz zobaczymy, czy będą tam takie modliszki, jakie miały być. I jak to w ogóle jest zapakowane, ja wam zaraz wszystko pokażę. Na początku mamy folię bąbelkową. Już tu widzę wszystko do góry nogami. Jedna modliszka żyje na pewno. Zaraz wam pokażę. Tutaj znajdują się mole woskowe, które też wam pokażę. Tutaj też coś jest, ale nie wiem co. Powiem wam, że paczka wygląda w miarę spoko. Ja to wszystko wyjmę i zaraz wam pokażę. Dobra, już z wami jestem. Niestety nagrywam z telefonu, więc wybaczcie mi to i nie bardzo mam go jak ustawić, ale mam nadzieję, że wszystko będzie widać. Tutaj są pojemniczki, zwykłe pojemniczki jak na piwo właściwie, ale dobra, to są pojemniczki na modliszki, także w kolejnych odcinkach będziemy robić im wystrój. Zobaczmy tak, tutaj mamy jedną modliszkę, która żyje, bo widzę, że żyje. Jakaś jest taka dziwna, ale mam nadzieję, że wszystko będzie ok. To jest modliszka liściogłowa. Mają być trzy sztuki tej modliszki i jedna jakaś dodatkowa ma być. I ja tutaj jeszcze widziałam jedną rzecz w paczce, której nie mam, a powinnam mieć, więc będę musiała napisać, dlaczego nie ma wszystkiego, bo ta druga modliszka, która miała być, oraz modliszkarium do mnie nie dotarło i nie wiem dlaczego. Dziwna sytuacja. Tutaj wam powiem, że są mole woskowe. Na razie widzę plastry miodu, a czy są te mole, to nie wiem, ale średnio widzę. Być może są tutaj, bo tutaj coś mam, ale nie wiem co. I tutaj też nie wiem co jest, więc zaraz się zajmiemy tym. Ja powiem wam tak, zamówiłam trzy modliszki liściogłowe. Jedna tutaj jest. Nie wiem, widzicie ją pewnie. Ona żyje. Tutaj jest druga, też widzę, że żyje. Tamta to jest chyba dorosła, tak z tego wynika. I tutaj mamy trzecią, która również żyje. I moi drodzy, miałam dostać modliszkarium, które było na stronie, ale tego modliszkarium nie mam, więc ja po prostu będę musiała tam napisać, dlaczego ja tego modliszkarium nie dostałam. Może przyjdzie w innej paczce. Tutaj jest, nie wiem co to jest, czy to jest mech. A tu, moi drodzy, znajduje się zaraz zobaczymy, co tu się znajduje, bo tutaj jest tak, wełna, którą widzicie, tam są muszki owocówki w środku,
które zaraz zobaczymy w jakim są stanie. I tutaj mamy coś i nie wiem co to jest. Aha, dobra. Tutaj są moi drodzy rybiki, z tego co wiem. A tutaj są nasze muszki owocówki, które są trochę w średnim stanie. Bo powiem wam, że ja tu widzę kilka, ale czy one się ruszają, to nie wiem. Zdam wam relację w kolejnym odcinku, jak będę robić wystrój dla tych modliszek. Więc podsumowując, mam taką dużą tubę, która pewnie jest właśnie na tą dużą modliszkę. One mi się bardzo podobają. Wydaje mi się, że to są te same po prostu liściogłowe, z tego względu, że no, wyglądają jak liść. Trzy malutkie, które żyją. To bodajże jest hydrożel. Rybiki. Mole woskowe, których nie widać, ale również zdam wam relację, czy one tam są, bo ja tu żadnego nie widzę. A powinno być ich 50. I oczywiście pojemniczki pozostałe. Ja sobie to przełożę i sprawdzę, czy są te mole. Podsumowując tak, wszystko jest w porządku, wszystko żyje. Czy są mole i muszki, zaraz sprawdzimy. Natomiast brakuje mi jednej rzeczy, a mianowicie tego modliszkarium, o które będę pisać, bo zamówiłam je ze względu na to, że chciałabym mieć w przyszłości straszyki i trzymać je. Więc jak nie przyszło tutaj, to nie wiem, nie mam pojęcia. Zobaczmy może te mole woskowe najpierw. Bo być może jest tak, że tam są po prostu jaja tych moli i one się dopiero wylęgną, ale wątpię w to. Czekajcie, ja sobie wezmę pensetę. Gdzież ja tą pensetę znowu dałam? Zaraz do was wracam. Dobra, mam pensetę. Zaraz sobie sprawdzimy, czy tam cokolwiek jest, ale ja tu nie widzę żadnych moli. No, muszę wam powiedzieć, że naprawdę tych moli nie widzę, żadnych. Jak powiedziałam, w kolejnym odcinku będę wam mówiła wszystko co i jak, postaram się dowiedzieć jak z tym moim modliszkarium i czy pogadał się jakiś chociaż jeden mól, bo ja naprawdę nie widzę tutaj żadnego. A jeśli chodzi o muszki, owocówki, to już też sprawdzimy. Ja oczywiście nie mam ochoty nikogo tutaj krytykować, ale jednak jeśli się coś zamawia, to powinno się to dostać, prawda? Wełna jest, ale muszek powiem wam, że nie widzę. Być może będzie tu sama wełna bez muszek. Muszę się dowiedzieć. Ale wygląda tak, jakby tam muszki miały być. No więc to byłoby, moi drodzy, na tyle. Jeszcze raz wam zrobię zbliżenia modliszek i będziemy się żegnać. Modliszka numer 1.
doskonale, widzimy, że żyje, myślę, że ma się dobrze. Modliszka numer 2, one są maleńkie, co bardzo mnie cieszy. Również widzimy, że żyje. Modliszka numer 3. Jest taka bardziej zielona z tych wszystkich. I jeszcze zobaczymy sobie tą większą, która bardzo mi się podoba, naprawdę bardzo. Spójrzcie, no ekstra jest. Także podsumowując, ja się dowiem co i jak z tym moim modliszkarium. Zobaczę, jeszcze raz przeszukam te mole, bo może gdzieś tam są, chociaż nie widzę. I poczytam jak to z tą wełną, czy tam miały być muszki, czy nie. Tak więc z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.